Zawodowo zajmuję się badaniem zjawisk paranormalnych od blisko 30 lat. Od zawsze wierzyłem, że poza tym, co widzimy, jest coś jeszcze. Coś, co wykracza poza granice naszego zrozumienia. Niczym niewidoczna część góry lodowej chowa się głęboko pod wodami naszej zwykłej egzystencji. Poza samą wiarą i pasją, chyba nie ma wielu powodów, dla których zdecydowałem się na tę pracę. O wielkich pieniądzach i szacunku mogę tylko pomarzyć. A muszę przyznać, że na początku nawet ta główna motywacja, wiara w zjawiska paranormalne, była wielokrotnie wystawiana na próbę. Przez pierwsze 4 lata mojej pracy nie odkryłem nic. Nawet jednego dowodu, fenomenu, który potwierdziłby istnienie zjawisk paranormalnych. Spraw miałem setki. Relacje z rzekomych spotkań z duchami, których w żaden sposób nie dało się potwierdzić. Sprawy nawiedzonych domów, które można było racjonalnie wyjaśnić. Kilka razy ktoś po prostu zrobił sobie ze mnie żarty. Czułem, że zatrzymałem się w miejscu. Zacząłem się nawet zastanawiać, czy droga, którą podążałem, gdziekolwiek mnie zaprowadzi. Czy mój cel nie jest tylko złudzeniem, ledwo widocznym, gdzieś na horyzoncie. Wtedy pojawiła się sprawa z 97 roku. Sprawa, która dręczy mnie do dnia dzisiejszego. Sprawa uśmiechniętego mężczyzny. Masz coś przeciwko, jeśli będę to nagrywać? Zapytałem. Nie, śmiało, odpowiedziała Audrey. Znajdowaliśmy się w salonie jej domu. Audrey siedziała na kanapie, naprzeciwko mnie. 35-letnia kobieta. Gdybym oceniał ją tylko po wyglądzie, dałbym jej 50. Była niska, przygarbiona, jakby jakiś niewidzialny ciężar wywierał nacisk na jej ramiona. Położyłem dyktafon kasetowy na stole i wcisnąłem przycisk nagrywaj. Wybrzmiał charakterystyczny dźwięk terkoczącej taśmy. Audrey, dziękuję, że zdecydowałaś się mnie wezwać, bym mógł zbadać twój przypadek. Chcę, żebyś wiedziała, że potraktuję twoją relację poważnie. I takie też będzie moje śledztwo. Niezależnie od tego, czy stoi za tym coś paranormalnego, czy nie, będę dążyć do odkrycia prawdy. Dziękuję. Proszę, zacznij od początku. Westchnęła, a następnie jedną ręką zagarnęła część swoich włosów za ucho. Widać było, że jest na skraju wyczerpania. Jej twarz pokryta była głębokimi zmarszczkami, zbyt widocznymi jak na jej wiek. Ciemne wory pod oczami, wyszczerbione, obgryzione paznokcie. Czegokolwiek doświadczała, paranormalnego bądź nie, realnie to na nią wpływało. Wydaje mi się, rozpoczęła. Wydaje mi się, że to wszystko zaczęło się, kiedy byłam dzieckiem. Sięga to tak daleko w przeszłość? Tak. Wtedy pierwszy raz go zobaczyłam. Go? Nazywam to coś uśmiechniętym mężczyzną. Jej głos lekko zadrżał, gdy to powiedziała. Prześladuje mnie przez całe życie. Jest na stałe wyryty w mojej pamięci. A wspomnienia o nim pochodzą nawet z okresu wczesnego dzieciństwa. Ubiera się jak ktoś z lat 40. czy 50. Nosi długi, brązowy płaszcz i czarny kapelusz. Pierwszy raz pojawił się, gdy leżałam w swoim dziecięcym łóżeczku. Oplótł swoje dłonie wokół wyjmowanych szczebelków, po czym zastygł, wpatrując się w bezbronną, malutką mnie. Kiedy o tym myślę, robi mi się niedobrze. I uśmiechał się do ciebie? Tak. Bardziej szczerzył. Zawsze to robi. Wiesz, jak wygląda uśmiech psychopaty? Pojawia się na jego twarzy. Na pierwszy rzut oka wydaje się przyjazny i szczery. Jednak gdy spojrzysz w jego oczy, chyba wiem, o czym mówisz. Taki właśnie jest jego uśmiech. Jego oczy
przypominają oczy drapieżcy. Bez uczuć, zimne, gadzie, złe. Taki widok faktycznie musiał odcisnąć na tobie piętno. Zapamiętałaś to bardzo dokładnie, mimo swojego młodego wieku. Widujesz go przez całe życie, tak? Tak, jednak dość nieregularnie. Czasami nie pojawia się przez lata. Zdarza się też tak, że zobaczę go kilka razy w miesiącu. Jak wygląda typowe spotkanie z nim? Przychodzi nagle, znikąd, potem stoi, po prostu stoi, niczym posąg. Patrzy się na mnie z tym chorym uśmiechem, przylepionym do jego twarzy. Może pojawić się wszędzie, niezależnie od miejsca i pory dnia. Między drzewami, kiedy idę przez park, w jednym z okien domów, które akurat mijam na ulicy, w ciemnych zakątkach mojego własnego domu, gdy idę do kuchni po szklankę wody w środku nocy. Czy ten byt kiedykolwiek coś mówi, robi? Nie. Zawsze milczy. Nigdy się nie rusza. Jedynie podąża za mną wzrokiem. Interesujące. Czy zdarza ci się coś czuć, kiedy widzisz tę istotę? Tak. Intensywne uczucie paraliżującego mnie strachu. Silny ścisk w mojej klatce piersiowej. Jakby wyciągał niewidzialne, oślizgłe paluchy i ściskał mnie nimi za serce. Zdarza się też tak, że krótko po tym, jak go zobaczę, dzieje się coś złego. Chcesz mi powiedzieć, że traumatyczne wydarzenia w twoim życiu są poprzedzone spotkaniem z nim? Tak. Oczywiście nie wszystkie, ale zdarza się to na tyle często, że po spotkaniu z nim jestem kłębkiem nerwów. Mam wrażenie, że zbierają się nade mną ciemne chmury, a ja mogę tylko czekać na zło, które ma nadejść. Mogłabyś dać mi przykład takiego wydarzenia? Audrey westchnęła. W kącikach jej oczu zaczęły zbierać się łzy. Odwróciła wzrok i spojrzała w kierunku okna. Jeśli to zbyt trudne, to... Nie, dam radę. Przerwała mi, wyciągając rękę w kierunku pudełka chusteczek. Wzięła ich kilka, wytarła oczy i nos, po czym kontynuowała. Najgorszy przypadek był w 93. To było 3 lata po moim ślubie. Właśnie urodziłam nasze pierwsze dziecko. Miał wtedy 4 miesiące. Jeździłam już normalnie do pracy. Pewnego razu musiałam zostać po godzinach i wracałam do domu późnym wieczorem. Ulice były zupełnie puste. Chwilę wcześniej przeszła okropna burza. Zatrzymałam samochód na czerwonym świetle i spojrzałam w prawo. On tam był, stał na chodniku, przed przejściem dla pieszych. Ten jego uśmiech, jego wzrok przeszywał mnie całą. Moje serce zaczynało ciążyć w klatce piersiowej, jakby zamieniło się w kamień. Nie mam pojęcia, ile to trwało, ile czasu jego wzrok wpatrzony był we mnie. Gdy światło zmieniło się na zielone, odjechałam tak szybko, jak tylko się dało. Spojrzałam w lusterko. Dostrzegłam jego sylwetkę na ulicy. Obserwował moją ucieczkę. Wiedziałam, że będę miała problemy z zaśnięciem. Cała się trzęsłam. Chciało mi się wymiotować. Musiałam wziąć coś na sen. Pomogło. Gdy weszłam do łóżka, bardziej mnie odcięło, niż zasnęłam. Następnego ranka gwałtownie obudził mnie mój mąż. Trzymał za moje ramiona i energicznie potrząsał moim ciałem. Jego twarz była blada, przerażona, pełna paniki i strachu. Nigdy wcześniej nie widziałam go w takim stanie. Tej nocy zmarł nasz syn. Za przyczynę uznano nagłą śmierć łóżeczkową. Siedziałem w ciszy.
dając Audrey czas na rozładowanie emocji. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, co o tym myśleć. Jej sprawa była inna, daleka od tych oklepanych historii o duchach. Zaintrygowała mnie. Oczywiście, zastanawiałem się, czy to wszystko nie jest wynikiem choroby psychicznej. Spotkałem wcześniej na swojej drodze schizofrenika, który wierzył, że halucynacje, których doświadczał, były zjawiskami paranormalnymi. W tamtym wypadku zorientowałem się, że coś jest nie tak dość szybko. Jednak Audrey, jeśli była chora, nie dało się tego stwierdzić na pierwszy rzut oka. Audrey, czy konsultowałaś kiedyś swoje doświadczenia z lekarzem? Możliwe, że to, czego doświadczasz, dzieje się tylko w twojej głowie. Tak, byłam u lekarza. Przez całe życie ukrywałam moje spotkania z uśmiechniętym mężczyzną przed światem. Bądźmy szczerzy, kto by mi uwierzył? Nawet mój mąż nie znał mojej tajemnicy. Jednak po śmierci naszego syna musiałam mu powiedzieć. Nie wiem dlaczego, po prostu musiałam. Był wyraźnie zaniepokojony moim zdrowiem psychicznym. Nalegał, abym poszła do specjalisty. Na początku się wzbraniałam. Dużo się przez to kłóciliśmy. Jednak finalnie zaciągnął mnie siłą do psychiatry. Co powiedział lekarz? Postawienie diagnozy trochę trwało. W końcu stwierdzono u mnie rodzaj psychozy. Dostałam silne tabletki. Chodziłam na terapię 2 razy w tygodniu. Nic nie pomogło. On ciągle się pojawiał. Po pewnym czasie odstawiłam leki. Zrezygnowałam z terapii. Dla mnie była to po prostu strata czasu i pieniędzy. Mój mąż widział to inaczej. Nie zgadzał się z tym. To był początek końca naszego małżeństwa. Ale ja byłam. Ciągle jestem przekonana, że to, czego doświadczam, jest prawdziwe. Dlatego zgłosiłam się do ciebie. Wydawało mi się, że ktoś taki jak ty weźmie moją historię na poważnie. Skinąłem głową i tak właśnie jest. Jest też inny powód, dla którego cię odszukałam. Tak? No więc potrzebuję twojej pomocy. Od pewnego czasu widuję uśmiechniętego mężczyznę bardzo często. Pojawia się z większą częstotliwością niż kiedykolwiek wcześniej. Jak często? Co kilka nocy, od jakichś 2 czy 3 miesięcy. Teraz pojawia się tylko w godzinach nocnych. Zwykle widywałam go za oknem mojej sypialni. Jednak w zeszłym tygodniu dostrzegłam go na korytarzu. Nigdy wcześniej nie zamykałam drzwi do swojej sypialni przed pójściem spać. Teraz to się zmieniło. Jestem na granicy wytrzymałości. Myślę, że niedługo wydarzy się coś strasznego. Boję się, co może mi zrobić. Ale ty możesz to wszystko udowodnić, prawda? Możesz udowodnić jego istnienie. Pomożesz mi się go pozbyć? Spróbuję, Audrey. Spróbuję. Po przeprowadzonym wywiadzie zdecydowałem się ustawić w jej sypialni kamerę. Umiejscowiłem statyw zaraz obok górnej części łóżka, dzięki czemu obejmowała całe pomieszczenie, łącznie z oknem naprzeciwko i drzwiami, które prowadziły na korytarz. W obu tych miejscach Audrey widziała wcześniej tajemniczą istotę. Pokazałem jej, jak włączyć nagrywanie, prosząc, by zrobiła to chwilę przed pójściem spać. Dałem jej również małą lampkę, którą miała podłączyć do gniazdka, by kamera mogła cokolwiek widzieć. Kamery termalne i te z funkcją noktowizji były wtedy daleko poza moim finansowym zasięgiem. Wpadałem do jej domu przez 2 następne dni, z samego rana, by zmienić kasety i przejrzeć nagrania. Pierwsze 2 noce były spokojne. Jednak 3 nocy dostałem telefon od przerażonej Audrey. Dźwięk aparatu brutalnie postawił mnie na nogi.
zegar stojący na szafce nocnej wskazywał 2:08. Podbiegłem do telefonu wiszącego na ścianie. Gdy tylko uniosłem słuchawkę, usłyszałem głos Audrey. On tu był, wyszeptała. On tu był, próbował mnie skrzywdzić. Potrzebowałem 30 minut na dojazd do domu Audrey. Chodziła po salonie, w tę i z powrotem, co jakiś czas nerwowo zaciągając się papierosem. Pod nosem, z uporem maniaka, mruczała w kółko te same 3 słowa. Nie ma ucieczki, nie ma ucieczki, nie ma ucieczki. Chwilę zajęło mi uspokojenie jej. Na początku zdawała się nawet nie zwracać na mnie uwagi. Zupełnie mnie ignorowała. Jej oczy były puste, gdy w kółko powtarzała: nie ma ucieczki. Te słowa wręcz wryły się w moje uszy. W końcu udało mi się zaprowadzić ją do kuchni i posadzić na krześle. W jednej z szafek znalazłem kakao. Po ciepłym kubku czekoladowego napoju trochę się uspokoiła. Idę obejrzeć nagranie, powiedziałem. Chcesz obejrzeć je ze mną? Pokręciła głową. Czekała na mnie w kuchni, gdy ja oglądałem nagranie. W jej salonie był magnetowid podłączony do telewizora. Wolałem oprzeć się o stolik niż siadać na kanapie. Chciałem widzieć wszystko z bliska. Wsunąłem taśmę, a obraz telewizora ożył, ukazując sypialnię Audrey. Nagranie nie było najlepszej jakości. Daleko odbiegało od dzisiejszych standardów. Obraz co jakiś czas przeskakiwał, falował, śnieżył. Tak to już bywa z kasetami. Ale to wystarczyło, żebym zobaczył to, czego potrzebowałem. Przewijałem kasetę tak długo, aż tekst wyświetlony w prawym dolnym rogu ekranu wskazał godzinę 1:30. Usiadłem na stoliku z długopisem i notatnikiem w ręce. Do dnia dzisiejszego zachowałem notatki dotyczące tego nagrania. 1:30. Audrey śpi w łóżku, nic się nie dzieje. 1:35. Audrey robi się wyraźnie niespokojna. Obraca się i rzuca w trakcie snu. 1:38. Audrey uspokaja się. 1:40. Ciemna sylwetka przeszła za oknem sypialni. 1:42. Ponownie ciemna postać za oknem. Ruch w przeciwnym kierunku. 1:44. Ciemna sylwetka stoi za oknem. Postać przypomina człowieka. Prawdopodobnie ma na sobie kapelusz. Postać zbyt ciemna, by dostrzec inne znaki szczególne. 1:46. Dziwne zakłócenia zniekształcają obraz. Postać ciągle stoi za oknem. 1:50. Postać zniknęła. Nie poruszyła się czy nie odeszła. Po prostu się rozpłynęła. 1:51. Audrey znowu staje się niespokojna. 1:52. Drzwi sypialni zaczynają się otwierać. To był ostatni wpis, jaki zrobiłem. Moje serce już wtedy głośno waliło. Kilka sekund po tym, jak drzwi, z tego co widziałem, same się otworzyły, z ciemności korytarza wyłonił się mężczyzna, jak demon wypełzający z czeluści piekieł. Upuściłem swój notatnik i przysunąłem się bliżej telewizora. Nawet pomimo zakłóceń i skaczącego obrazu dostrzegłem to. Doskonale widziałem ten szeroki uśmiech rozciągający się na twarzy postaci. Uśmiechnięty mężczyzna. Lampka, którą dałem Audrey, musiała nagle zgasnąć. Ekran zrobił się czarny. Obiektyw potrzebował chwili, aby dostosować się do światła,
którego jedynym źródłem był teraz blask księżyca wpadający przez okno. Gdy to się stało, uśmiechnięty mężczyzna był teraz tylko ciemną sylwetką stojącą w drzwiach. Pochyliłem się jeszcze bardziej i przybliżając twarz do telewizora. Obraz niemiłosiernie falował. Ciężko było wyłapać jakiekolwiek szczegóły. Gdy wszystko wróciło do normy, mężczyzna był już przy łóżku. Praktycznie stał przed kamerą. Stał i patrzył na Audrey. Bicie mojego serca znowu drastycznie przyspieszyło. Obraz kolejny raz zaczął wariować. Gdy się wyostrzył, uśmiechnięty mężczyzna wyciągał swoje ramiona w dół, w kierunku Audrey, która teraz wręcz kopała i miotała się na łóżku. Ręce mężczyzny zaczęły zaciskać się na jej gardle. Audrey rzucała się, a dłonie postaci ciągle trwały w swoim uścisku. Światło księżyca odbijało się od jego wyszczerzonych zębów. Jego uśmiech wyglądał jeszcze bardziej diabolicznie. Obraz na chwilę zniknął, a ja wypuściłem z siebie powietrze, nie będąc nawet świadomym, że je wstrzymuję. Zakłócenia ustały niedługo po tym. Obraz powrócił. Mała lampka znowu dawała przyjemne światło, a Audrey siedziała obudzona na łóżku, dotykając swojej szyi. Po uśmiechniętym mężczyźnie nie było śladu. Poczułem wtedy coś w powietrzu. Tak wyraźnie, jak można wyczuć jego wilgotność. Było to coś ciężkiego. Silne uczucie przepełniające dom. Uczucie gniewu. Kaseta sama się zatrzymała i zaczęła przewijać. Słychać było ten charakterystyczny dźwięk, gdy magnetowicz z coraz większą prędkością poruszał rolkami taśmy. Nagle obraz mignął, a potem ujrzałem czarny ekran. Dym zaczął wydobywać się z tylnej części odtwarzacza. Kliknąłem przycisk wysuwania kasety, licząc na to, że uda mi się ją uratować. Ale ten specyficzny zapach spalenizny nie pozostawiał mi wiele nadziei. Przesłona otworzyła się, a uszkodzona kaseta wyleciała niczym z armaty, uderzając mnie w klatkę piersiową, a potem upadła na ziemię. Nim zdążyłem cokolwiek zrobić, jakaś niewidzialna siła pchnęła telewizor, który z wielką siłą huknął o podłogę. Audrey przybiegła z kuchni zaalarmowana hałasem. Spojrzała na leżący, roztrzaskany telewizor, potem na kasetę leżącą zaraz obok. W końcu na mnie. Co się stało? On istnieje, powiedziałem przerażony. Widziałem to na nagraniu. On istnieje. Byłem głupi, wierząc, że opuszczenie domu w jakiś sposób pomoże, ale to było jedyne, na co udało mi się wtedy wpaść. Zabrałem Audrey do pobliskiego motelu i zapłaciłem za dwa sąsiadujące ze sobą pokoje. Usiadłem na łóżku, łapiąc się za głowę. Kompletnie zlekceważyłem to, z czym mieliśmy do czynienia. Prawdę mówiąc, dopóki nie obejrzałem kasety, nie byłem nawet pewien, czy ten byt w ogóle istnieje. Okazało się, że nie tylko istnieje, ale też jest niebezpieczny. Zadzwoniłem do jednego ze swoich kolegów po fachu. Takiego, który nie był zbyt szczęśliwy, że budzę go o 3 nad ranem. Jednak kiedy wyjaśniłem mu powagę sytuacji, bardzo chciał nam jakoś pomóc. Dał mi numer do wiarygodnego medium, które mogło pomóc dowiedzieć się, z czym tak naprawdę się mierzymy. Liczyłem też, że ta kobieta będzie w stanie nam pomóc pozbyć się jakoś tej istoty z życia Audrey. Miałem zamiar zadzwonić do niej z samego rana. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że na jej interwencję będzie już za późno. Położyłem się na łóżku, a w mojej głowie chaotycznie wirowały przeróżne myśli.
Gdy poziom adrenaliny w końcu zaczął spadać, odczułem przytłaczające mnie zmęczenie. Zdałem sobie sprawę, że po raz pierwszy w karierze z pełnym przekonaniem mogłem powiedzieć, że doświadczyłem czegoś, co kryło się pod powierzchnią naszego świata. Czegoś wrogiego, chowającego się w głębokich i ciemnych wodach pod nim. Możesz przeżyć swoje życie udając, że ten inny świat nie istnieje. Wielu tak robi. Oczywiście jest duża szansa, że nigdy bezpośrednio się z nim nie zetkniesz. Ale wiedz jedno, ten świat istnieje i tam jest. Czai się w najciemniejszych zakamarkach, zaraz obok naszego. Z pewnymi problemami w końcu udało mi się zasnąć. Krótka dawka snu od trzeciej do świtu nie była krzepiąca i przyjemna. Śnił mi się koszmar. Tonąłem w czarnej mazi, tak ciemnej jak niebo pozbawione gwiazd. Moje ręce i nogi walczyły z całych sił, by utrzymać głowę nad powierzchnią oleistej cieczy. Nie mogłem złapać oddechu. Czułem, jak moja klatka piersiowa kurczy się. Panika zalała każdy centymetr mojego ciała, gdy poczułem obecność jakiegoś zła. I wtedy ciemność. Obudziły mnie promienie światła padające wprost na moją twarz przez malutkie okienko. Prześcieradło spadło z łóżka, a kołdra leżała gdzieś na podłodze. Poczułem ścisk w żołądku, kiedy zdałem sobie sprawę z tego, jak bardzo przypomina to wygląd sypialni Audrey po tym, jak została zaatakowana. Wybiegłem ze swojego pokoju, udając się pod drzwi Audrey. Zapukałem. Nic. Powtórzyłem to, tym razem głośniej. Brak reakcji. Zacząłem ją wołać, walić w drzwi. Ciągle nic. Pobiegłem do recepcji. Błagałem ich, by wpuścili mnie do pokoju. Gdy weszliśmy, Audrey leżała na łóżku. Jej blada twarz wystawała spod kołdry. Jej wargi przybrały niebieski odcień. Jej oczy puste, pozbawione życia, patrzące się w nicość. Była martwa. Często śni mi się ten poranek. Moment, w którym wchodzimy do tego zapomnianego przez Boga pokoju, by ujrzeć Audrey, pozbawioną życia. Chyba nigdy tego nie zapomnę. Ta sprawa dręczy mnie od lat. Wielokrotnie studiowałem jej szczegóły. Analizowałem podjęte kroki. Zastanawiałem się, czy mogłem zrobić coś więcej. Staram się nie obwiniać. Wiem, że tak nie można. Ale nie mogę jakoś pozbyć się tego poczucia winy. Zrzucić go ze swoich barków. Chociaż to raczej moja wątroba przejmuje lwią część ciężaru. Fakty są, jakie są. Przyszła do mnie po pomoc, a ja nie zrobiłem wystarczająco. Chciałbym móc powiedzieć, że udało mi się zemścić na tym czymś. Że wytropiłem tę istotę i stawiłem jej czoła, niczym bohater pod koniec hollywoodzkiego filmu akcji. Ale życie nie działa w ten sposób. Poza tym, czego doświadczyłem przy Audrey, już nigdy nawet nie otarłem się o spotkanie z uśmiechniętym mężczyzną. Taka już natura mojej pracy. Nic nie pojawia się na zawołanie. Mierzymy się z rzeczami, które egzystują gdzieś na granicy dwóch światów. Nic nie jest pewne, przewidywalne, proste. Mogę wam powiedzieć, że za przyczynę śmierci Audrey uznano nagły zgon sercowy lub jak kto woli NZS. Jak się łatwo domyślić, do końca się z tym nie zgadzam. Mimo wszystko zadzwoniłem do medium. Spotkaliśmy się 2 tygodnie po odejściu Audrey. Pojechaliśmy do motelu i poprosiliśmy o ten sam pokój, w którym zmarła Audrey.
Pracownik recepcji był bardzo ciekawy, czemu tak zależy mi akurat na tym konkretnym pokoju, ale nie miałem zamiaru mu się tłumaczyć. Twarz medium momentalnie pobladła, gdy kobieta weszła do pokoju. Chodziła po nim w ciszy przez dobre 10 minut. Poruszała się powoli, uważnie, zamykała oczy i oddychała głęboko, by połączyć się z tym dziwnym, obcym światem. Nie powiem, że zazdroszczę jej takich umiejętności. Coś niesamowicie potężnego, powiedziała w końcu. Już tu tego nie ma, ale ciągle czuję tego energię. Kiedy to wszystko się stało? Trochę ponad 2 tygodnie temu. Na twarzy medium pojawił się niepokojący grymas. Tak. Bardzo potężna. Wiesz, czym jest ta istota? Nie do końca, ale mogę stwierdzić, że jej dusza jest czarna i wypaczona. To coś ma duszę? Każda myśląca siła ją ma. A co masz na myśli, mówiąc czarna i wypaczona? To znaczy, że ten byt jest plugawym wysłannikiem samej śmierci. Na chwilę zamilkłem. Nie byłem w stanie wydobyć z siebie słowa. Kropla wody spadająca z cieknącego kranu w łazience w końcu przerwała ciszę. Możemy coś z tym zrobić? Kobieta uśmiechnęła się lekko. Musiało rozbawić ją moje pytanie. Byłem młody, niedoświadczony. Gotowy do walki z tym czymś. Wiedziała o tym. Kiedy po raz ostatni rozejrzała się po pokoju, jej wyraz twarzy spoważniał. Nic a nic.